To samo pytanie do pana Leszka Drozdziela. Zgadzam się tu z moim przedmówcą, że renta geograficzna dla Gryfic to nie renta geograficzna dla Goleniowa, który ma przecież lotnisko, dostęp praktycznie do autostrady i niedaleko Świnoujście i możliwość połączenia z przystanią promową. Dlatego my tutaj, nie mając takich możliwości, musimy wykorzystywać inne instrumenty. W tym przypadku, tak jak powiedziałem na początku, ważnym elementem jest inkubator przedsiębiorczości, zwłaszcza dla młodych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że w tym inkubatorze przedsiębiorczości zaistnieje możliwość rozwijania działalności gospodarczej przy wsparciu formalnym, organizacyjnym i być może finansowym ze strony struktur zarówno gminnych, jak i struktur powiatowych. To jest coś innego niż park technologiczny, gdzie się stosuje pewne formy systemowe zwolnienia z podatków, czy też zachęty o innym charakterze. Natomiast inkubator przedsiębiorczości to jest coś w rodzaju takiego inkubatora, gdzie młody człowiek, przychodząc do tego inkubatora, dostaje wsparcie. Wsparcie przede wszystkim organizacyjne, wsparcie formalne, wsparcie być może w zakresie prowadzenia drobnej gospodarki finansowej i księgowej. Proszę Państwa, co jeszcze, jeśli chodzi o ludzi młodych? Jest szereg oczywiście programów, zarówno z kapitału ludzkiego, programu rozwoju obszarów wiejskich, a również innych programów, nie tylko zresztą unijnych, ale i rządowych, które to programy idą po części przez powiat, ale i po części trafiają do gminy. I taką informację młodzi ludzie powinni szybko uzyskiwać zarówno w gminie, zarówno w powiecie, jak zarówno w urzędzie marszałkowskim. W tym przypadku, ponieważ gmina pełni i pełnić będzie rolę tego inicjatora, to ona przede wszystkim będzie musiała z tą informacją wychodzić do młodych ludzi, we współpracy oczywiście z Powiatowym Biurem Pracy, który po części też taką rolę pełni. Dziękuję bardzo. I pan Krzysztof Tokarczyk. No bo oprócz tego, co tu koledzy moi powiedzieli, sprawa również przedszkoli i żłobków. Natomiast może przedszkola, bo akurat z kolei się nie powiedział. Zgodnie zresztą z dyrektywą unijną, do 2020 roku 90% przynajmniej dzieci powinno uczęszczać do przedszkoli. Więc my musimy rozpocząć również budowę przedszkoli. Ja się podzielę przykładem. Ostatnio w Krusinowie byłem, w którym przedszkole zlikwidowano, bo się okazało parę lat temu, że niepotrzebne. Teraz jest tam 50 dzieci. To przedszkole trzeba budować. Tylko trzeba już po prostu szukać grunt pod to, żeby mogła gmina na tym stawiać. To jest już, jak gdyby podjąć, w tym względzie trzeba działać. Jest potrzeba tworzenia przedszkoli, mini przedszkoli i pozwalają na to i przepisy. Jest przecież, można tworzyć tak zwane zakładowe przedszkola z funduszu świadczeń społecznych, socjalnych, więc to jest też droga. Chciałbym wspierać te wszystkie inicjatywy, bo nie tylko może to gmina czynić, bo nie jest w stanie, ale również inne podmioty. Jeśli chodzi o zatrzymanie tutaj ludzi, to tak jak mówiłem, rozwój gospodarczy to i miejsca pracy. To są różne formy. My musimy szukać między innymi takiej możliwości, bo chociażby, jak podam przykład, w lipcu, według danych na lipiec tego roku, w Powiatowym Biurze Pracy bezrobotnych było 1566 osób, ale z tego osób młodych do 35 roku życia aż 865, a do 25 roku życia to właściwie 232 osoby, z tego osoby, które żadnego stażu nawet nie odbyły. A więc trzeba również poprzez tę formę, poprzez instytucje powołane jak Powiatowe Biuro Pracy organizować i odbudować, uważam, szkolnictwo zawodowe. Bo my mówimy teraz duże bezrobocie, ale znaleźć fachowca po danej dziedzinie jest dość trudno. Zaniechano w ogóle. Uważam, że również w szkole, już gimnazjum powinniśmy tworzyć takie przygotowanie do przedsiębiorczości młodych ludzi. To jest, który nie od razu efekty, ale po pewnym czasie to wszystko przyniesie. Droga wiodłaby przez rzekę Regę i oczywiście przy starym Polmozbycie lub obecnej Pulswie, jak to pamięta. I drugi most trzebałoby wybudowywać na Redze. W związku z tym ta koncepcja od razu została odrzucona. Ale pod koniec kadencji 1994 roku zarząd gminy Gryfice podjął decyzję o tym, żeby obwodnica szła
od miejsca wjazdu do Gryfica, więc tutaj tuż za Brodnikami, w lewo, w stronę ulicy Kamińskiej, potem weszła na wysokości Rzęskowa i dalej w stronę Niekładzia i przeszła tam pod mostem kolejowym do Trzewiatowa. Być może aktualnie prowadzone prace, na pewno w oparciu o dyskusję z Wojewódzką Dyrekcją Dróg i Autostrad, jak i Krajową Drogą i zarówno z samorządem marszałkowskim doprowadziły do takiej propozycji, do takiej koncepcji, że w tym miejscu ma się kończyć droga. Nie jest to moim zdaniem dobre rozwiązanie, natomiast ja chciałem się do jednej rzeczy tutaj ustosunkować, że minęło 16 lat od tego czasu, kiedy obie koncepcje funkcjonowały, kiedy jedna z koncepcji została odrzucona. Przez te 16 lat można było zrobić nie tylko koncepcję, nie tylko założenia, ale należało chociaż w jakiejś części rozpocząć prace związane z tym, aby ta trasa powstała. I to jest największy ból, proszę Państwa, gdyż środków krajowych w tym zakresie jest bardzo mało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof. Jeśli chodzi o obwodnicę, to tak, faktycznie historia przebiega, jak tu pan Drożdziel mówił. Jeśli chodzi o w tej chwili obecny projekt, z którym wykonaliśmy się na obwodnicę, to my jako samorząd niewiele mieliśmy do powiedzenia, dlatego że to jest w gestii Krajowej Agencji Budowy Dróg i Autostrad, Urząd Marszałkowski, a konkretnie wiceprzewodniczący Sejmiku Zachodniopomorskiego, pan Dziewbuć, szczególnie przyczynił się do tego, żeby w ogóle ta obwodnica powstała. Dlatego, że jeśli właśnie o czymś się mówi, jeśli jest problem, no to problem to jest pieniędzy. I na pewno zgadzam się z tym, że ta obwodnica, żeby spełniała swoją rolę, powinna ona zupełnie iść tu gdzieś za Brodnikami, między Brodnikami a Gryficami i iść w tym kierunku, tak jak idzie. To nie spełni swoich wymagań, ale na tym etapie, jak powiedziano, dobrze, że chociaż tyle jest, bo na to zostały po prostu przyznane środki. Ta obwodnica później dalej pójdzie od właśnie z tej drogi 105 do 110 i później 109 docelowo nawet tam do tej drogi w Brojcach, dlatego że jak Państwo wiecie, droga numer 6 będzie przebudowywana i od Zawicimicami będzie szła w stronę Kołobrzegu, pod Kołobrzegiem, Koszalinem i ma się to po prostu połączyć. Więc będzie to już, jeśli chodzi o tę stronę tutaj od kierunku szpitala, coś, co pozwoli ominąć Gryfice i kierować ruch nad morza w stronę wschodu, w stronę Kołobrzegu i tak dalej. Także to chyba zaważyło przede wszystkim, to jest brak na to pieniędzy. Myśmy jako radni, bo dlatego czuję się odpowiedzialni za to, jako uczestnik, bo byłem radny w tej kadencji, głosowałem za tę uchwałą. No musiałem głosować. Dlaczego? No, jest jakieś po prostu, jest to obwodnica, która będzie, tak by nie było żadnej. Jest opracowane w tej chwili studium wykonalności i tak to będzie przebiegało. Bardzo proszę, pan Krzysztof. A ja chciałbym poprosić o powtórzenie pytania. Dobrze, bardzo proszę. Już. Gdzie ta kartka jest? Dlaczego obwodnica wokół Gryfic ma się kończyć na ulicy Kamieńskiej, a nie przebiegać dalej i łączyć się z drogą Gryfice-Płoty pomiędzy ogródkami działkowymi a miejscowością Brodniki? Więc nie jest to chyba pytanie do burmistrza, ponieważ drogi wytacza odpowiedni Urząd Administracji Publicznej, na pewno nie Rejon Dróg Publicznych, ale niestety w Gryficach. Ja ten projekt obwodnicy znam i tak jak powiedział Krzysztof Tokarczyk, to ma być duża pętla omijająca Gryfice od strony północnej, a później skręcająca za Gryficami w okolicach Rzęskowa na południe i przez Brojce łącząca się do szóstką. Akurat tak obliczono to, chciałbym tylko powiedzieć, że decyzje o wytyczaniu takich tras są podejmowane na podstawie pomiarów natężenia ruchu i te pomiary przeprowadzone w Gryficach wskazały, że obwodnica jako taka w tym mieście nie jest potrzebna i ta droga, o której tu cały czas mówimy, to oczywiście będzie to dodatkowa droga w naszej gminie i powiecie, ale nie taka, jak chcielibyśmy, żeby była obwodnica, bo bądźmy szczerzy, oprócz sezonu, to ruch na tych naszych drogach nie jest tak wielki, żeby budować tu wielkie obwodnice. Obwodnica niesie jeszcze jedną
cechy. Miasto traci trochę na handlu, bo ci wszyscy, którzy mogą omijać miasto, nie zatrzymają się pewnie, żeby zjeść ani coś kupić, tylko pewnie da. Dziękuję bardzo. W Państwa prezentacjach, chyba że pominąłem, ale proszę mnie poprawić, zabrakło tematu kultury, jeżeli dobrze sobie kojarzę. Nikt z Panów nie powiedział na temat kultury, stąd pytanie, a szkoda. Stąd pytanie, jaki pomysł na popularyzację kultury regionalnej oraz promocji naszej gminy mają Panowie? Pan Krzysztof Tokarczyk. W moim programie jest tu kilka spraw w tym względzie uwzględnionych. Mianowicie chciałbym się w ogóle podjąć takie działanie w celu zmiany trochę profilu funkcjonowania Gryfickiego Domu Kultury. Podnieść jego atrakcyjność, promować miejscowych artystów, miejscowych ludzi, którzy potrafią coś dla kultury zrobić. Wejść również z kulturą na wieś. Między innymi jest to jednym z potrzeb i konieczności, żeby każda wieś miała świetlicę. Jak kiedyś za poprzedniego okresu i ustroju socjalizmu mieliśmy wszędzie świetlice, potem stwierdzono, że one nigdzie nie są potrzebne. W tej chwili wracamy znowu do tego samego, bo one są potrzebne. Tamto życie kwitnie, to jest jedyna możliwość, żeby taki był mały ośrodek kultury na wsi. Bez takiej świetlicy takiej możliwości nie będzie. Chciałbym również stworzyć na przykład ofertę, co zresztą mówię na spotkaniu ze Związkiem Emerytów, dla starszych osób, żeby Dom Kultury świadczył coś, jakiś program dla nich konkretny, nie tylko to, że się zbiorą ci Państwo i tu sobie posiedzą, porozmawiają, żeby coś dla nich też konkretnego stworzyć. Ponadto chodzi o promocję gminy. Proszę Państwa, to co oceniam w tej chwili, to jest taka autopromocja, to co się dzieje, a nam potrzebna jest zupełnie inna promocja, zresztą mieliśmy ostatnio niechlubne dosyć przypadki tego wszystkiego. I to się musi zmienić. Po prostu taki wydział promocji musi być naprawdę z prawdziwego zdarzenia, który będzie promował nas. Promował właśnie na zewnątrz. Między innymi to będzie również poprzez dobrze prowadzoną ośrodki kultury, poprzez dobrze przygotowanie chociażby tutaj imprez, poprzez no wiele innych spraw. Chociażby to, że nie potrafimy gdzieś się na zewnątrz pokazać, wyjechać czymś konkretnym, tylko ze zamykamy się tu, w naszym tu środowisku, tym miejscu. Dziękuję. Pan Krzysztof Kozak, bardzo proszę. Czyli można by było zacząć od tego, że chleba do ościa poda na igrzyska. No, nie wiem. Kultura to jest szerokie pojęcie, poczynając od kultury osobistej, której u nas mamy tutaj w mieście dostatek, można przeczytać gazetę. Przez kulturę na wysokim profesjonalnym poziomie sztukę. Jest tylko pytanie, proszę Państwa, czy rzeczywiście naród potrzebuje igrzysk dzisiaj, wystarczy włączyć telewizor i tamtej kultury igrzysk jest taki natłok, że nie wiem, czy ktoś przyjdzie tutaj na występ teatru jednego aktora, żeby to tylko nie był występ dla jednego widza. Tak, no powiedziałem już wcześniej, proszę Państwa, burmistrz nie rządzi miastem, burmistrz kieruje urzędem, miastem powinna rządzić rada. Najbliższa rada wyartykułuje swój program w ciągu 6 miesięcy i pod ten program ułoży budżet na rok 2012. Budżet 2011 będzie spadkiem po obecnej władzy. Może tam rada znajdzie miejsce na kulturę, wybierajcie Państwo takich radnych, żeby nie bali się z kulturą zmierzyć.